Z dwóch godzin przez ponad godzinę słyszeliśmy ogólniki, patos, granie na emocjach, odwoływanie się nawet do samobójstw, podczas gdy to również przed pana kancelarią premiera, kiedy pan był premierem, też spalił się człowiek, też z powodu frustracji, różnych problemów. To kiedy pan rządził, także przedsiębiorcy wdzierali się siłą nawet na komisję protestować przeciwko temu, że byli niszczeni. Niszczeni przez złe prawo, które nie gwarantowało ich praw. Mimo, że pracowali dla państwa. Byliśmy być może jedynym państwem w Europie, w którym ktoś, robiąc kontrakty dla rządu, doprowadzał swoją firmę do bankructwa, bo takie warunki dawało państwo. Czy PiS to zmienił? Nie do końca. Dziś także można wykonywać rządowe przetargi i być doprowadzonym do bankructwa w wyniku braku zapłaty. Sam mam kontakt z przedsiębiorcami, którzy nie mogli się w waszym rządzie wystarać o zapłatę za wykonane roboty.